Hej, hej. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Przed Wami Metal Gear Solid 5 Condition Zero to jest wstęp do Phantom Pain. Wstęp, który mnie zaskoczył. Ja już mam za sobą pierwsze półtorej godziny tej gry. I w zasadzie, z tego co czytałem wcześniej, półtorej godziny to jest wszystko, co ta gra ma do zaoferowania. To jest takie demo zapraszające do pełnej wersji gry, której premiera będzie miała miejsce dopiero we wrześniu. Tymczasem przeszedłem pierwszą misję, ona mnie zwaliła z nóg w paru miejscach i jeszcze okazuje się, że są tutaj dodatkowe misje. Może ktoś mi wyjaśni tą zagadkę, może ktoś mi ujawni tą tajemnicę, żebym nagrywając to dalej, jeżeli macie ochotę, wiedział przynajmniej co robię i jak daleko zajdę i jak długo to będzie trwało. Bo szczerze mówiąc, no, gra mnie zaskoczyła i to mocno. I to mocno. Więcej opowiem w trakcie gameplayu, o ile sobie przypominam. Zatem zapraszam. Bawcie się dobrze. Hideo Kojima, moi drodzy Państwo, żywa legenda. Jak najbardziej. Doskonale wiecie, że ja nie jestem wielkim fanem gier azjatyckich. Z jakiegoś powodu klimat tych gier nie pozwala mi się wczuć. Ani w te postacie, ani w te światy. Chociaż Phantom Pain, czyli ta gra, na którą czekamy, na którą wiele osób czeka, niesie za sobą pewne rzeczy, które mogą mi się spodobać, więc chciałbym to sprawdzić i chciałbym, żebyście wy też sprawdzili, bo no, ta gra, jak powiedziałem wcześniej, jest demem do tej pełnej wersji. Chociaż demem dosyć kosztowny, to na Steamie kosztuje 20 euro prawie, bez tam jednego eurocenta, a starcza rozgrywki, no, to jest kilka misji. Przyjmijmy, że nie dłużej niż 2 godziny. W ogóle przyjąłem sobie taki mamy trochę luźniejszy tydzień teraz, jeżeli chodzi o premiery. Najbliższa rzecz, która mnie bardzo ciekawi, którą będę pokazywał na głównym kanale, będzie miała swoją premierę 5 maja i jest to Wolfenstein, a potem już Wiedźmin 3 oczywiście. Gra jest po angielsku, ale to jest taki bardzo prosty język. Myślę, że Phantom Pain będzie oczywiście w wersji polskiej, przynajmniej tej wersji kinowej, więc spokojnie. Tu niewiele jest opowieści, nawet nie będę tego tłumaczył, bo myślę sobie, że już do tego stopnia to powinniście ten język angielski znać. A no, mamy więźnia, mamy oprawców, prawda? To jest pierwsza misja. Zdaje się, że Snake będzie musiał kogoś uwolnić w tym miejscu. Ale zobaczymy. Nie wyprzedzajmy faktów. W ogóle sobie tak, przyjąłem sobie taki plan, że będę starał się codziennie wieczorem wrzucać jakiś let's play na główny kanał. Bo to jest część grania. Ja lubię oczywiście newsy, lubię opowiadać o grach, ale no i oczywiście uwielbiam nagrania z ekipą. Ale taki solowy let's play to jest coś, za czym wiele osób w moim wykonaniu tęskniło. Dziękuję wam bardzo, pozdrawiam serdecznie. I chętnie wam tego dostarczę, bo to jest fajne. To jest fajne i takie przyjemne do nagrywania. Tak mi się wydaje. Ennio Morricone. Swoją drogą, muzykę za Gregory Williams odpowiada, ale jak się nazywa? Nie, Harry? Zapomniałem nazwisko faceta, który jest odpowiedzialny za muzykę w tej grze. A to jest znana postać, on dużo robił muzyki do filmów i on też robił do Metal Gear 4 muzykę. Henry Gregorson Williams chyba, albo Harry Gregorson Williams. Ajajaj. To są takie, ja mam jakąś taką przypadłość, że doskonale zapamiętuję nazwiska i kiedy w takiej zwyczajnej rozmowie gdzieś wymieniam się zdaniami z kimś, to zawsze to opowiem, ale jak chcę przed kamerą przedstawić parę faktów, to mi umykają z głowy. Może to się z czasem zmieni, może nadal muszę ćwiczyć to opowiadanie historii? Pewnie tak. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Blackside. Nice. A slice of American pie on communist soil. Trochę przeszkadzałem, nie? The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's. Zatem jeszcze trochę przeszkadzam. Jak mówiłem, z jakiegoś. No,
z różnych powodów fanem gier azjatyckich nie jestem. One gdzieś mnie zawsze trochę trochę utrudniają mi wejście w świat gry. Natomiast lubię skradanie. A na Metal Gear Solid to jest gra, w której zdecydowanie chodzi o skradanie. Zobaczymy, jak to zostanie zrealizowane tutaj. Gra jest robiona na silniku Fox Engine. To jest ten silnik, który jest przygotowany właśnie dla Metal Geara nowej generacji. Dla nowych konsol na tym będzie chodzić właśnie Phantom Pain. Swoją drogą, fajny pomysł na zrobienie takiej mini gry przed premierą dużego, głównego tytułu. Jak mówię, cena jest trochę zatrważająca na taki rozmiar rozgrywki. Z drugiej strony, w czasach, w których w ogóle nie ma dem, to nie jest takie złe rozwiązanie. Na pewno musieli trochę czasu poświęcić, żeby to zrobić. Więc właściwie trudno się dziwić, że żądają za to zapłaty. Ale to jest chyba kwestia tego, że w polskich warunkach 20 euro to jest dużo kasy, nie? Gdyby to było 20 zł. Chociaż przypuszczam, że w Polsce można było taniej kupić tą grę. CDPPL, zdaje się, dystrybuuje to. No, zmiataj, paskudniku. Mam nadzieję wkroczyć za chwilę do akcji. I troszkę się poskradać. Doskonale wiecie, że ja lubię skradanki. Bardzo, bardzo, bardzo lubię. A propos skradanek, Deus Ex będzie miał swoją premierę. Ja w sobotę, zdaje się, publikowałem New News i gdzieś tam wspomniałem o Deus Ex. Deus Ex dostarcza mi pewnych rozterek, ponieważ w Deus Ex Human Revolution to była jedna z najtrudniejszych gier skradankowych, z jakimi miałem kiedykolwiek do czynienia. I zastanawiam się, czy teraz w tym gameplayu, który będę robił z Mankind Divided, bo będę go robił na pewno, czy nie podejść do tego tak brutalnie. He's being held in the same area as Paz. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Paz and Chico to są postacie z poprzednich gier. Jakby to jest dziś cały czas kontynuacja tej samej historii. Historii, których ja nie do końca znam, więc liczcie na jakieś opowieści związane z Metal Gear Solid. Gdzieś tam z powodów, które wymieniałem wcześniej, no to nie były gry, które mnie tak do tej pory interesowały bardzo. Ja wiem. Wiele osób uzna, że to jest po prostu straszne, co mówię. Jest wielu fanów Metal Gear Solid i ja absolutnie chylę czoła przed nimi. No ale niekoniecznie trzeba każdą serię gier lubić, prawda? Ale nie poddaję się. Nie mówię nie. Podchodzę do tego na spokojnie. Kto wie, może tym razem mi się spodoba. The only catch is you go in solo. The politically sensitive nature of the mission needs backup is not an option. Fine. I like some alone time now and then. Strasznie długa opowieść na wstępie, prawda? Harry Gregorson Williams, tak się nazywa ten facet od muzyki. Harry Gregorson Williams. Robił muzykę do filmu Deja Vu, do... A do licha, chrzanie, te fakty. Wszystko mi wylatuje z głowy. Man on Fire. To jest oba filmy z Denzelem Washingtonem. Boże, Cyklop. Jak najbardziej. Kept you waiting, huh? Kiefer Sutherland podkłada głos? O, lera, nie słyszałem o tym wcześniej. Trochę zmienia postać rzeczy? Znaczy nie zmienia. Ładnie to wygląda. Zawsze takie, jak pada deszcz, to na YouTubie źle to wygląda, bo za dużo się dzieje na ekranie, za dużo bitów jest zużywanych do pokazywania tego obrazu. YouTube niestety nie daje rady. Chico and Paz are being held in an old, unused part of the compound. Get inside and head northeast.
Mission info has been updated. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Before you go any further, use your binoculars to recon the area. Ja sobie obłożenie klawiatury ustawię i zaraz wracam. Left or right. If you do that holding the dash button, you'll move faster. Dobra, mamy mniej więcej pod kontrolą te rzeczy. Tu coś sobie rozmawiają. What do you see? Press the call button to get more intel. Prawie mnie zobaczył. Trzeba się do niego dobrać, bo... Dobra, załatwiony. Tam jeszcze jest koleś. Holender. To climb an obstacle, press the action button. Mamy to. Przestawmy go gdzieś tutaj, żeby go nikt nie zauważył. Jestem zaskoczony, że on coś tu wypatrzył, no. Na górze. No, ale wypatrzył, tak czy inaczej. Musimy udać się tu, w to miejsce. A, jesteśmy tutaj. Najlepiej byłoby przejść przez furtkę. Można iść dookoła, ale... To nie wydaje mi się najlepszy pomysł. Prison area. You can bring up the target's location on your iDroid. Eyes open, boss. Take a good look at the enemy through your binoculars, and you can mark him. Marked enemies can be sensed when nearby, even if there's a wall between you and them. But it only works if you stop and take the time to focus your attention. This helps you maintain situational awareness. Try it. Contact me if you need advice. It's a guard. Don't let him see you. Avoid combat whenever possible. Trzeba się dobrać do tego faceta na wieży. Just won't let up. It'll help you stay out of sight, but watch you don't get hypothermia. Mm-hmm. Cichutko, po cichutko. CQC is effective. You can now either interrogate him, knock him out, or kill him. His life is in your hands. Map has been updated. Facet tylko wiedział, gdzie jest amunicja. Move the bodies of enemies somewhere out of sight. Uśpiliśmy gościa. Mamy do pistoletu strzałkowego ammo, ale... Będzie mi specjalnie do szczęścia potrzebne, co? Znaczy, kto wie, może zacznę się posługiwać pistoletem strzałkowym, ale na razie nie ma takiej potrzeby. Ktoś tam jeździ, co? Ale chyba daleko stąd. Tam jest kilku strażników. Ja z tej pozycji nie widzę za bardzo. Ta wieża czysta. Dobra. Można iść powoli.
Wader muszę być bardziej tam spostrzegawczy. Udało się schować przed nim, ale patrzy w tę stronę. Tam jest jeszcze jeden, ale na tym deszczu nie powinien mnie widzieć. Cicho, po cichu. Skutecznie. Będę go torturował tutaj. Na górze jest jeszcze strażnik. Lender, tam trzeba. Walmy faceta tu. I przyjrzymy się, co się dzieje tam. Jeden. Bardzo niestabilna jest ta kamera na zbliżeniu. Jestem już blisko, ale ta latarnia tutaj na górze jest problemem. Spróbuję się przemknąć. Ostatecznie można zastrzelić tego faceta. Jest. Elegancko. Teraz spokojnie, żebym teraz nie wpadł. Tam na wieży nikogo nie ma. Tam też nie. Przejdę na drugą stronę, nie? To trud kolczasty. Zanim przeskoczę na tą uliczkę, to się upewnię, że nikogo tam nie ma. Aha. Jeden strażnik, 94 metry stąd. Bardzo nieskuteczne strzelanie, trochę się zużywa tłumik za każdym razem, kiedy powinien paść na jeden strzał. Aha. Jakiś punkt żeśmy... Wstawmy tego faceta. Zapis się włączył, to znaczy, żeśmy osiągnęli jakiś ważny punkt. Gdyby coś się popsuło, to od tego miejsca dalej. Powinienem był użyć strzałki usypiającej, ale boję się, że jak facet patrzy w moją stronę, to nie do końca musi zadziałać. Okej, mamy jednego strażnika. Jest i drugi. That's the old prison area. The targets are there. Od razu widać otwartość tego świata, nawet w podejściu do tych misji takich. No, uśni, uśni. Słonia bym uśpił. No dobra. Rozumiem. Trzeba by trafić w głowę, żeby to było skuteczne od razu, tak? Okej. Okay. Przesunę go gdzieś dalej. Nie chcę go zabijać. Keep low. You can check the controls on the pause screen. Już się rozglądał cwaniak jeden. Będzie się patrzył w tę stronę. Dobrze, że na wieży nikogo nie ma. Ciekawe, czy to przyjdzie.
To jedyne wejście to jest właśnie w tym. Ktoś mnie widział, ale. Może taki przypadek. Lander, wyłącz tą latarkę. Sorry, bracie. Przeniesiemy go chociaż kawałek. To wiem, może tu jacyś żołnierze przyjdą potem. Dobra. Są i więźniowie. Co teraz? Szukamy młodego. Może tak, tak. Szukamy dwójki więźniów. Ale tu jest. Ciągle muzyki słucha, co? Chico, it's me. No! No! Go away! Go away! Move me out of here, please! Get off me! Get off! Chico, keep it down! Go away! Ale się nawet nie zauważyli, że im otworzyłem tą furtkę. Chico, calm down. Calm down. Don't fight it. Chłopak jakieś pranie mózgu ma chyba za sobą, co? Ciekawe, czy nie narobili za dużo hałasu. I got Chico. And Paz? Not here. Are you sure? Pretty sure. Is Chico able to walk? Hold on. To jakieś śruby. Not gonna happen. You'll have to carry him out then. Okay, boss, change your plans. Haul Chico over to the rendezvous point. We'll get Paz's whereabouts out of him once he's calmed down. No, no, no. Mission info has been updated. I've marked the RV on your map. Okay, now carry Chico there. The map has been updated. Dobra. Marker placed. Możemy używać pistoletu. Ale to nie musi być łatwe. Ale żałuję, że. Że nie pozabijałem tych typów wcześniej. Okej, wychylisz się? Mogę zawsze rzucić chłopaka i